Cześć, witam w kolejnym vlogu. Jestem już w Tallinie, stolicy Estonii. Przyjechałem tutaj właśnie rano autobusem Lux Expressem prosto z Parnawy. Jechało się jakąś godzinę 50. Dochodzi godzina 12, a może już jest 12, bo tutaj jakieś dzwony w kościele dzwonią. I pora rozpocząć obczajanie miasta. Plac Wolności, tu gdzie teraz jestem, to jest centralny punkt miasta. Znajduje się tutaj wejście do Starego Miasta. Kiedyś dawno temu była tutaj też brama. Były tutaj też mury miejskie. Za mną teraz tam gdzieś widać trochę tych murów jeszcze zostało. No i stąd zaraz wyruszamy na spacer po Starym Mieście. Z Tallina planują dwuczęściowego vloga, także w tym odcinku nie pokazują wszystkiego, co jest w mieście. Za parę dni będzie druga część, gdzie będzie reszta. Będąc w Tallinie, warto też się wyposażyć w kartę Tallin Pass, która kosztuje chyba 42 euro za 2 dni albo 51 euro za 3 dni i daje to wstęp do wielu miejsc w mieście. Na placu tutaj obok, niedaleko kościoła, jest pomnik, czy taki kamień upamiętniający Solidarność, polską Solidarność. Był on podobno prezentem od polskiej ambasady dla miasta. Gdzieś tutaj była też jeszcze ławeczka chopinowska, takie jak są w Warszawie, ale nie mogę jej znaleźć. Na placu jest małe wzgórze, ale na wzgórze pójdziemy później. Naprzeciwko wzgórza jest kościół świętego Jana. XIX-wieczny kościół świętego Jana jest natomiast nieczynny, więc podobnie jak większość kościołów na Łotwie, tutaj też kościoły są zamykane po prostu. Nie patyczkują się z nimi, zamykają wszystko jak leci. Przed wzgórzem jest też wielki taki krzyż, który upamiętnia ofiary estońskie podczas wojny o niepodległość. Dalej trochę od Placu Wolności wchodzi się na takie małe wzgórze. To tutaj właśnie podobno 2005 lat temu osiedliły się pierwsze ludy, jakieś fińsko-ugryckie ludy. Trochę później, a w zasadzie dużo później, bo już w IX wieku naszej ery, były tutaj różne estońskie ludy, które głównie zajmowały się handlem. Jeszcze później, w XI wieku, na wzgórze Tompea przyszli Duńczycy. Przejęli to wzgórze po dosyć długim oblężeniu. Jest taka historia, że już mieli się prawie wycofywać i rezygnować z podbicia tutaj tej okolicy. Ale wtedy nagle, podobno z nieba, spadła przed armią duńską czerwona flaga z białym krzyżem. Uwierzyli to za dobry znak, który może przynieść im szczęście i dzięki temu podbili sobie motywację i zdobyli Tompea, to miejsce. Podbili. Stąd też wzięła się duńska flaga, czyli czerwona z białym krzyżem. W XIII wieku, w 1227, Tompeę przejęli kawalerowie mieczowi. Nie nacieszyli się nią za długo, bo już 11 lat później, w 1238, z powrotem ona powróciła do Duńczyków i znowu była duńska. W międzyczasie na terenach leżących trochę niżej, pod tym wzgórzem, przyszli niemieccy kupcy, którzy założyli też taką osadę kupiecką. No i cała okolica słynęła właśnie z handlu. Handlu pomiędzy miastami rosyjskimi, które są na wschodzie, i europejskimi miastami na zachodzie. W połowie mniej więcej XIV wieku Duńczycy jednak sprzedali Tompeę i tę okolicę zakonowi krzyżackiemu. Więc mieliśmy zakon krzyżacki, który był tutaj sobie na górze, na wzgórzu, i te niemieckie ludy kupieckie, które sobie żyły trochę niżej. Doszło pomiędzy nimi do konfliktu, który spowodował, że kupcy wybudowali mur, którym odgrodzili się od tego zakonu rycerzy, którzy sobie siedzieli tutaj na górze. Trochę później, w XVI wieku, zaczęło się już robić źle, gorzej, jeśli chodzi o handel. Handel przestał już tak
kwitnąć, a poza tym Imperium Rosyjskie podejmowało próby przejęcia Tallina i tych okolic. Najpierw było oblężenie Tallina, które trwało 29 tygodni przez Iwana Groźnego, które zakończyło się zwycięsko dla Tallina. Nie udało się Iwanowi podbić go. W tamtych czasach Tallin był kontrolowany przez Szwedów, mniej więcej od 1561 do 1710. Ale ostatecznie został i tak podbity przez Rosjan, przez cara Piotra Wielkiego. W 1870 roku skończono kolej z Petersburga do Tallina i Tallin stał się jednym z ważniejszych ośrodków produkcji statków w Imperium Rosyjskim. Była tutaj stocznia, gdzie robotnicy pracowali przy budowie statków. Miał wtedy mieszkańców już około 100 tysięcy. Jest tutaj takie wzgórze, które się nazywa Lindamäe Park. Wzgórze, park, można powiedzieć, że park na takiej małej górce. On jest poświęcony Lindzie. Linda była żoną mitycznego czy legendarnego Kalewa. Kalew to był pierwszy taki estoński heros, którego postać wzięła się z estońskiego folkloru i podobno w antycznych czasach on był takim olbrzymem, który walczył z wrogami narodu estońskiego. I jego żona Linda wybudowała mu ponoć grobowiec, tutaj gdzieś w okolicy właśnie tego wzgórza. A na wzgórzu jest też pomnik Lindy opłakującej śmierć swojego męża. Później, za czasów rosyjskiej okupacji, ten pomnik symbolizował opłakiwanie przez Estończyków swoich krewnych, swoich pobratymców, którzy zginęli za czasów ZSRR albo zostali gdzieś wywiezieni, deportowani. Ze wzgórza Lindy widać też zamek Tompea. Teraz to jest ten budynek. Obecnie w tym miejscu stoi XVIII-wieczny barokowy pałac, który jest siedzibą parlamentu estońskiego, więc do środka nie można wchodzić. Można tylko go zobaczyć z zewnątrz. Wcześniej tutaj oczywiście w tym miejscu była cytadela pochodząca z IX wieku. W obecnej różowej formie zamek Tompea istnieje od XVIII wieku, kiedy to został tak urządzony przez carycę rosyjską Katarzynę II Wielką. Jest jednak kilka starszych elementów tego zamku. Jednym z nich jest ta wieża za mną. Takich wież jest podobno 3, które się zachowały z XIV wieku chyba. To jest jedna z nich, ale tam dalej są jeszcze 2. Naprzeciwko zamku Tompea jest też największa i najważniejsza cerkiew w Tallinie. Sobór świętego Aleksandra Newskiego, czyli taka prawosławna katedra. Została ona tutaj skończona w roku 1900, wtedy gdy Tallin był oczywiście rosyjski. I ta lokalizacja w samym centrum miasta też nie jest przypadkowa, bo za tamtych czasów chciano bardzo rusyfikować wszystkie miasta tutaj w krajach bałtyckich. Można wejść do środka, ale nie można tam robić zdjęć. Trochę dalej jest katedra Najświętszej Maryi Panny, czyli luterańska katedra, która pochodzi z XIII wieku, aczkolwiek teraz budynek tutaj stojący to jest głównie XV wiek, a wieża została w ogóle skończona pod koniec XVIII wieku. Miejsce to było też miejscem spoczynku najbogatszych i najznamienitszych ludzi w Tallinie i w Estonii, czyli najbogatsze rody mogły sobie tutaj wykupić w środku katedry grobowiec. Na szczęście ten kościół już okazał się być otwarty, co jest bardzo dobrą informacją, bo w środku jest też wieża, która jest głównym punktem widokowym na Starym Mieście, na tym górnym Starym Mieście, gdzie jest właśnie Tompea. Można więc wejść i się tutaj z góry porozglądać trochę, pooglądać miasto, nawet może widać.
Wieża jest wysoka na 69 metrów od gruntu, ale to jest jednocześnie też 116 metrów nad poziomem morza, a morze widać. W środku natomiast, jak widać, było dosyć biało i tak trochę staro. Natomiast na ścianach, na wszystkich ścianach, po wszystkich stronach wisiały różnego rodzaju herby. Prawdopodobnie herby różnych ludów czy znanych rodzin estońskich z przeszłości. Tutaj jest też taki mały ogród, ogród biskupi. Jest trochę tutaj informacji o tym ogrodzie i też mapka. I tak patrzę, co to za mapka, co ona przedstawia. A tu się okazuje, że to jest mapka tego skwerka, który ma 20 na 70 metrów może. I przykładowo, skoro jesteśmy tutaj, numer 5, jakiś mały budyneczek, to jest WC. To WC jest tutaj, dosłownie rzut beretem. Wszystko jest w zasięgu wzroku. Po co tutaj mapka więc? Na końcu tego małego ogrodu jest też platforma, skąd widać dolne miasto. Więc widok jest chyba podobny jak z wieży kościelnej, tylko że oczywiście jesteśmy już niżej. Jest jeszcze jedna platforma widokowa, Patkuli Viewing Platform. Też jest fajny widok tam na dół miasta. Jeszcze jedna platforma widokowa, chyba ta jest najlepsza, bo widać najładniejszą okolicę Starego Miasta. A to już jest mały ogród duńskiego króla. Nazywa się tak, to jest ten ogród tutaj. Teraz nic nie ma, bo już jest zima. Wszystko się zasypało. Nazywa się tak, ponieważ w 1311 roku duński król oddał ten mały skrawek miasta dla tej części ludności, która mieszkała na dole, tam na Starym Mieście. Wtedy właśnie zbudowano mur, który dzielił tych mieszkających na górze, na wzgórzu, a ludzi mieszkających na dole. Kiedyś tutaj też się zbierali malarze, którzy malowali, ćwiczyli malowanie, a widok mieli ładny, no bo mieli oczywiście całe Stare Miasto. A te mury to jest kick in the cook. To się tłumaczy z niemieckiego jako zajrzeć do kuchni, bo z góry można zajrzeć do okien budynków na Starym Mieście. Można tam wejść. To jest taka forteca z chyba XIV wieku. Składa się ona z czterech wieży, które można wszystkie obejrzeć. Są tam różne wystawy przeróżnych rzeczy odnoszące się oczywiście do historii. I oczywiście jest to dobry punkt widokowy, żeby spojrzeć na Stare Miasto. Na wystawie tutaj na dole jest przedstawiona bitwa o Lindanis. To jest właśnie bitwa, która miała miejsce w 1219 roku, której Duńczycy zwyciężyli po tym, gdy dostali z nieba dar, czyli swoją flagę. Tutaj na tym obrazie mamy akurat jakiegoś żołnierza duńskiego chyba, który trzyma tę flagę. Rzadko ta bitwa jest też przedstawiana w malarstwie estońskim, no bo wtedy Estończycy nie zwyciężyli, a wygrali Duńczycy. Ale tutaj mamy w podziemiach taki pokój, który jest no, dedykowany trochę Danii. Tutaj mamy nawet flagę duńską i jest też ten obraz. Pierwszy herb Tallina również wyglądał identycznie właściwie jak flaga Danii. Był to biały krzyż na czerwonym kolorze. Ta środkowa wieża, Maiden Tower, była kiedyś w XVIII wieku sprywatyzowana. Wtedy znajdowało się tutaj mieszkanie, które miało chyba dwa piętra i przez wiele lat były w nim różne studia, w których malarze się kształcili i malowali.
Później była tutaj jakaś kafejka, a jeszcze później przywrócono oryginalny wygląd tej wieży. Obecnie też jest nadal to własność prywatna i mieści się tam na górze jakaś kawiarenka, która teraz jest jednak nieczynna. Najciekawsze tutaj w tym wszystkim są oczywiście podziemne przejścia w bastionie, bowiem na końcu pod jedną z wież jest taki korytarz długi chyba na 300 czy 400 metrów, którym można się tutaj w podziemiach przejść. Ładnie to jest oświetlone i zostało to też otwarte nie tak dawno temu, bo tutaj jeszcze do niedawna była woda. Dopiero w 2004 roku zaczęto tę wodę usuwać i chyba w 2007 otworzono te przejścia tak oficjalnie. Natomiast wcześniej, w latach 80. tutaj komuniści przykładowo składowali swoje różne propagandowe rzeczy. Materiały propagandowe, takie, których przykłady widzimy tutaj, były używane podczas parad narodowych, które się odbywały na przykład dnia 1 maja, w Dzień Pracy, czy też w październiku. Wtedy wszyscy uczniowie, studenci musieli wychodzić na ulicę i brać udział w paradach i skandować różne hasła ku chwale Sowietów. Tak samo oczywiście klasa robotnicza. Mieściły się tutaj też kierunki punków, to znaczy scena punkowa jakaś tutaj się chowała, nie wiem przed kim, ale często tutaj sobie schodzili i eksplorowali te korytarze. Oczywiście te, które nie były zalane wodą. Podczas II wojny światowej, 9 i 10 marca 1944 roku, miasto Tallinn był pod okupacją nazistowską. Wtedy naziści tutaj kontrolowali miasto, ale przez te dwa dni były tutaj niesamowite naloty Sowietów. Sowiecka armia próbowała odbić Tallinn z rąk Niemców, no i wysłali tutaj dużą ilość samolotów w te dwa dni, które miały za zadanie odbić miasto. Podczas pierwszego nalotu, 9 marca, w akcji wzięło udział ponad 240 samolotów rosyjskich, natomiast jeszcze rano 10 marca było ich 60. W sumie na Tallinn zrzucono jakieś 3000 bomb i zniszczono ponad 5000 budynków. 20 tysięcy osób zostało więc bezdomnymi. Zginęło prawie 600 mieszkańców miasta, również prawie 600 żołnierzy niemieckich oraz 121 jeńców wojennych. Tunele te natomiast pełniły funkcję schronu przed bombami. Schroniło się tutaj w nich ponad 1000 osób, no i dzięki temu, że one były pod ziemią, no to osoby te oczywiście przeżyły. Po II wojnie światowej tunele te zostały jeszcze wzmocnione, aby pełniły swoją funkcję obronną i mogły być nadal w razie potrzeby użyte jako schronienie, czy to przed atakami bombowymi, czy to przed jakimiś atakami gazowymi na miasto. Na końcu tuneli mamy też wystawę różnych rzeczy z kamienia. Kolumny, rzeźby, symbole, kilka takich pokojów tutaj jest, można to też sobie obczaić. No i to tyle. Cały tunel zaliczony. Można wracać. W latach mniej więcej 1990 do 2004, czyli wtedy, gdy zaczęto oczyszczać te kanały, chronili tutaj się też bezdomni. Spędzali tutaj oczywiście noce, a za dnia wychodzili na miasto szukając jedzenia, powiedzmy. Problem ten był dosyć powszechny i tych bezdomnych osób tutaj było nawet w okolicach 100. Ostatecznie jednak przez to, że oni tutaj palili ogniska, to dochodziło do różnych problemów, zatrucia tlenkiem węgla. Były także przypadki oczywiście nadużywania przemocy i tak dalej. Wiadomo, wszystko co się wiąże z kryzysem bezdomności. No ostatecznie musieli opuścić tunele, gdy władze zaczęły je czyścić.
ostatnia wieża jest poświęcona zjawiskom paranormalnym, bo jest taka historia tutaj, legenda, może historia, że ta wieża jest nawiedzona. Kiedyś tam było mieszkanie, w którym mieszkał jakiś artysta, który widział ducha jakiegoś jakby mnicha, który tam mu się ukazywał kilka razy. Raz było ich troje, raz był jeden mnich, raz była sama jakaś głowa obcięta. Zdarzało się to w latach 70. XX wieku, ale już wcześniej, jeszcze w latach 30. po raz pierwszy mieszkańcy tej wieży, w której były mieszkania, opisywali pojawianie się tych dziwnych duchów, dziwnych mnichów. Z tej okazji to zjawisko było badane wiele razy, oczywiście do niczego nie doprowadzono, nic nie ustalono i nie wiadomo, jak z tym duchem jest. Ostatnio, po tych latach 70. już nie był widziany, więc to prawie 50 lat. Chociaż nie tylko to się zdarza w tej wieży, także w domach, które są tam troszkę w dole, też różne dziwne rzeczy często się działy. I w tej wieży jest takie jakby mini kino, w którym można posłuchać wypowiedzi różnych mieszkańców, którzy opowiadają swoje historie związane z tymi duchami. Z tej okazji też umieszczono na dole tam, w ogrodzie tego króla duńskiego, 3 pomniki mnichów. A to już jest najlepiej zachowany odcinek muru miejskiego. Oczywiście jest otwarty i można się po nim przejść. Szkoda tylko trochę, że już się zaczyna ściemniać po wyjściu z tamtej fortecy. Trochę tam czasu długo spędziłem, no bo duża była. No więc część eksploracji Starego Miasta będzie trzeba zrobić po zmroku, w nocy, a dopiero 15:40. Dalej na Starym Mieście mamy kościół świętego Olafa, pochodzący z XIII wieku, ale był rozbudowywany też. Kiedyś on był jednym z najwyższych budynków na świecie. Ta iglica wielka miała chyba 159 metrów wysokości w XVII wieku, ale uderzył w nią piorun, w wyniku czego się zawaliła. Później została dobudowana jeszcze raz, ale już niższa i teraz ma tylko 124 metry wysokości. Jednak kościół jest chyba cały czas zamknięty, tylko 2 razy w tygodniu jest otwierany na jakieś modlitwy czy na msze, a wieża w ogóle jest teraz zamknięta całkowicie. Tutaj jest napisane, że z powodu zagrożenia. Nie wiem jakiego zagrożenia, no ale jest zamknięta. Architekt tego kościoła również miał na imię Olaf i w czasie, gdy kościół był budowany, była taka legenda, że ten, kto skończy go budować, spotka go jakieś nieszczęście w życiu. No i Olaf, architekt, nie posłuchał się tego, nie uwierzył. Zbudował kościół do końca. Jakiś czas później jednak Olaf spadł z wieży tegoż kościoła, no i niestety umarł, bo wieża jest dosyć wysoka. A to już jest największa brama prowadząca do Starego Miasta. Pochodzi oczywiście jeszcze ze średniowiecza. Jest najważniejszą, taką główną bramą i oczywiście zachowana jest w doskonałym stanie nadal. Natomiast stojąca zaraz obok niej ta gruba wieża jest faktycznie gruba i nazywa się Gruba Margareta. W środku tej Grubej Margarety jest też muzeum, które na wystawach ma różnego rodzaju modele statków, a także różne artefakty, które zostały znalezione gdzieś na morzu czy podczas wypraw przez Estończyków. Jest to część kolekcji Estońskiego Muzeum Morskiego. Główna wystawa jednak znajduje się trochę poza tym ścisłym centrum miasta, bliżej morza. Na Grubą Margaretę też można sobie wejść.
Jak się przechodzi przez muzeum, to ono składa się z 4 czy 5 różnych pięter i na samej górze jest taras widokowy. A ten budynek za mną to jest główna siedziba KGB. Dawno temu, gdy działała, tutaj właśnie się umieściła. Teraz jest tam muzeum KGB, tylko że nieczynne we wtorki, więc dzisiaj nie odwiedzę, może jutro, więc w kolejnej części vloga się uda. Jak widać, tutaj powinny być okna tuż przy ziemi, takie piętro suterena, ale zostało to zablokowane, kompletnie zamurowane. To oczywiście dlatego, żeby nie było z ulicy słychać to, o czym się dyskutuje w środku, właśnie tam w piwnicach, czyli pewnie przysłuchiwania się odbywały w tych właśnie pokojach. Dalej mamy dom czarnogłowych, czyli znowu dom tych samych ludzi niemieckich, kupców nieżonatych. Tutaj też sobie działali w Tallinie. Przy kolejnej uliczce jest bardzo dużo budynków niemieckich gildii kupieckich. Wiele z nich było znanych, te budynki też są teraz nadal bardzo ładne, mają zazwyczaj po 4 piętra, artyści sobie żyli na pierwszych dwóch, a na kolejnych dwóch piętrach trzymali swoje różne towary. Tutaj na końcu jest też wielka gildia, która jest teraz Muzeum Historii. Można się trochę też tutaj chyba dowiedzieć informacji o tych gildiach, ale jest dzisiaj zamknięta. Może też jutro spróbuję tutaj przyjść. Na szczęście jest jeszcze jedno miejsce, do którego mogę dzisiaj pójść. To jest Muzeum Miasta Tallinn, które jest właśnie w tym budynku za mną, w starym budynku kupieckim, chyba z XVII wieku. Normalnie otwarto do 19, więc jeszcze spokojnie, nawet w zimie można pójść. Dobrze, w środku muzeum jest całkiem fajne, interesujące nawet. Jest kilka pięter, kilka wystaw jest tymczasowych, kilka stałych. Większość z nich to są o historii miasta i różne rzeczy tam są, jak na przykład modele statków także. Interesujące było to, że na przykład na parterze mieliśmy mały taki pokój do karaoke, więc można było sobie normalnie usiąść i zaśpiewać jakieś tam piosenki, które były dostępne. Z czymś takim w muzeum się jeszcze nie spotkałem. Okazało się, że było to związane z tym, co jest na kolejnym piętrze, bo tam była wystawa o tym, jak w czasach okupacji sowieckiej Estończycy musieli przemycać muzykę z Finlandii, bo muzyka rockowa była normalnie tutaj źle postrzegana i trzeba było jakieś wymyślne sposoby znaleźć, aby móc taką muzykę uzyskać. Jako że do Finlandii było blisko, były dobre połączenia statkami, no to właśnie taka droga tutaj się zrodziła. Natomiast jeszcze na kolejnym piętrze była tymczasowa wystawa o prostytucji w Tallinie, bowiem Tallin był kiedyś tak jakby, czy był na dobrej drodze, żeby stać się takim Bangkokiem, tylko że w Europie. Prostytucja tutaj była naprawdę bardzo popularna i z tego też słynął Tallin. Teraz oczywiście trochę już tym przystopowano i chyba już takiego problemu nie ma. Ale wystawa była oczywiście bardzo fajna. Tutaj nie mogę z niej za dużo pokazać, no bo raczej to były takie obrazki, których się nie powinno pokazywać na YouTubie. Naprzeciwko Wielkiej Gildii jest też Kościół Świętego Ducha. 13-wieczny kościół, który jest słynny z tego, że ma tutaj na ścianie najstarszy w Estonii zegar. Zegar pochodzi z 1684 roku i co ciekawe cały czas działa i pokazuje dobrą godzinę. W kościele był kiedyś jeszcze taki pastor, który się nazywał Jochen Kohl i on wydał pierwszą w historii książkę napisaną w języku estońskim w 1535. Jestem już przy samym placu, na którym jest rynek. Ale najpierw jeszcze trochę słów o aptece, bo jest tutaj najstarsza na świecie apteka. Najstarsza na świecie, która ciągle bez przerwy działa. Nie wiadomo dokładnie, w którym roku została założona i otwarta po raz pierwszy. Wiadomo tylko tyle, że w 1422 roku był już trzeci właściciel, który nią się zajmował. W 1583 ona stała się takim rodzinnym biznesem, bowiem przejął ją ktoś, kto się nazywał Johann Burkhardt i przez wiele lat
aż do 1913 roku właśnie jego potomkowie zajmowali się apteką, więc był to taki rodzinny biznes przez 10 różnych pokoleń. No i obecnie ciągle jest otwarta. W środku jest takie malutkie muzeum, ale przede wszystkim jest to po prostu apteka. Na rynku różnego rodzaju targi się odbywają od dawien dawna, od XI wieku. I teraz też zresztą się odbywają. Może nie do końca targi, ale w lecie tutaj oczywiście są rozstawione kafejki, gdzie można się zatrzymać, coś zjeść i się napić. A w zimie jest tutaj targ świąteczny. Teraz widzę, są tutaj już budki rozkładane i trwają chyba przygotowania do tego. Choinka już stoi i tutaj stoi co rok. Po jednej stronie rynku mamy też budynek ratusza, ale wrócę tutaj też jutro, więc więcej o ratuszu w drugiej części. A po drugiej mamy kamienice, które pochodzą z mniej więcej 15 do 17 wieku. Bardzo fajny klimat i ładne miejsce. I z tego też miejsca kończę dzień dzisiejszy, bo już wszystko jest właściwie zamknięte i nie ma gdzie więcej iść, więc wypada po prostu wrócić, spędzić noc i jutro od rana zacząć znowu eksplorować. Bo okazuje się, że Stare Miasto Tallina w jeden dzień to jest raczej ciężki do wykonania plan. Zostało mi trochę miejsc jeszcze na jutro i to nie tylko na Starym Mieście, ale też poza nim. No więc na razie się żegnam, dzięki za uwagę. Do zobaczenia kolejnym razem z Tallina. Cześć!